dźwiękiem dzwonka zapraszam do praktyki bezpieczne miejsce. Na początku usiądź wygodnie, tak żeby Twoja pozycja była komfortowa. Dostrój się do swojego ciała, układając je tak wygodnie, jak to tylko jest teraz możliwe. Przygotowanie ciała do medytacji to bardzo ważna część naszej praktyki, więc nie spiesz się. Zadbaj o swój komfort. Możesz łagodnie doprostować kręgosłup. Tak, aby Twoja postawa była jednocześnie wygodna, ale i godna. Tak, by pozwoliła utrzymać przez czas trwania praktyki przytomność. Brzuch niech będzie miękki, twarz rozluźniona, czubek głowy wyciągnięty ku górze, broda lekko opuszczona w kierunku klatki piersiowej. Dłonie niech spoczywają lekko ułożone na udach lub złożone na podołku. Stopy mocno oparte o podłoże. Teraz zapraszam Cię do przywołania intencji naszej praktyki, jaką jest praktykowanie współczucia oraz motywację, która za tym stoi. Dlaczego praktykowanie współczucia jest lub może być dla Ciebie ważne? Może być ważne dla Twoich bliskich, dla osób czy istot, które są wokół Ciebie. Skontaktuj się z tymi korzyściami, które może dać Ci praktyka współczucia. A teraz z kolejnym wydechem pozwól, aby intencja i motywacja rozpuściły się gdzieś w tle. A Ty łagodnie skieruj swoją uwagę do oddechu, uświadamiając sobie każdy kolejny wdech i wydech. Poczuj, jak wdech po prostu wydarza się w Twoim ciele oraz to, jak czujesz teraz swój wydech. Przez chwilę nie muszą robić nic, nie ingerując w oddech, po prostu zauważając go takim, jaki jest. Teraz przez chwilkę zajmij się wyrównywaniem długości wdechu z długością wydechu. To służy uspokajaniu Twojego umysłu. Możesz to robić licząc do 3 lub 4 na wdechu i 3 lub 4 na wydechu. Możesz również powtarzać w myślach podczas wdechu słowo wdech lub dycham i na wydechu wydech lub wydycham. Rób to delikatnie, z szacunkiem dla ciała. To jest ten moment, kiedy jedyne, co robisz, to regulujesz długość wdechu z długością wydechu.
Teraz przenieś swoją uwagę na wydech. Jak teraz czujesz wydech w ciele? Co zauważasz? Jak twoje ciało reaguje na wydech? Może to jest możliwe, żeby zaciekawić się i podejść do doświadczenia wydechu z umysłem początkującego. Co się dzieje w ciele, kiedy dzieje się wydech? Być może czujesz pewne rozluźnienie, może opadanie, być może rozpuszczają się napięcia. Może twój umysł może się uczyć od ciała, które rozluźnia się wraz z każdym wydechem. Może umysł może puszczać spięcie czy przywiązanie do myśli i również się rozluźnić i opadać w ciele. Tak jak ciało opada na ziemię, tak umysł opada w ciele. Teraz wróć powoli do naturalnego, kojącego rytmu swojego oddechu i przenieś delikatnie swoją uwagę na ciało. Zauważając w pierwszej kolejności to, co jest w nim wyraźne, te doznania z ciała, które wysuwają się na pierwszy plan, które są teraz żywe. Być może to jest to, że czujesz oparcie pośladków na siedzeniu, stóp na ziemi, te miejsca styku ciała z podłożem. Może czujesz ubranie na skórze, a może powiew wiatru na włosach. Jednocześnie czując też to, jak bezpiecznie ciało spoczywa na ziemi, jak ziemia bezwarunkowo cię wspiera, a ty możesz się w tym rozluźnić. I możesz otworzyć się na to, by doznania, które są w ciele, pokazywały się same z lekkością. Być może czujesz, że jest ci wygodnie w twoim ciele. Czujesz przepływ oddechu, bicie serca, lekkie pulsowanie w różnych miejscach ciała. A być może odczuwasz jakiś dyskomfort, niewygodę, być może ból. Skieruj w to miejsce swoją serdeczną uwagę, rozluźniając się wokół niego i wypełniając słowo zmiękczam. Zmiękczam. Następnie dając sobie ukojenie w tej trudności, możesz położyć rękę na sercu lub delikatnie się objąć. Możesz dotknąć też tego bolącego miejsca, jednocześnie wysyłając w jego kierunku słowo koje, koje. Na koniec możesz pozwolić, aby ten ból, ta niedogodność, ten dyskomfort po
prostu były obecne. Jako część Ciebie w tej chwili. Jako część Twojego doświadczenia. Kierując do tego dyskomfortu w myślach słowo. Pozwalam. Pozwalam. I odkładając ręce, jeśli miałaś, miałeś je na sercu, po prostu spocznij na chwilę w tej przestrzeni, czując wsparcie ziemi i wybierając dla swojego spoczywania jako wsparcie uważności oddech lub dźwięk, które pomogą zachować Ci przytomność, gdy umysł, jak to ma w zwyczaju, ulegnie rozproszeniu. Ja teraz pozwól, by Twoja wyobraźnia przywołała miejsce, w którym czujesz się bezpiecznie i spokojnie. Pozwól, aby to miejsce pojawiło się we własnym, właściwym czasie, we własny, właściwy sposób. Możesz puścić wodze swojej wyobraźni i otworzyć umysł. Zaproś to bezpieczne miejsce do swojego umysłu. Kiedy już w nim jesteś, w bezpiecznym miejscu, wyobraź sobie, że się rozglądasz i zauważ, jaka jest pora dnia, gdy tam jesteś. Być może zauważasz natężenie światła. Zauważ wszystkie kolory. Może to miejsce ma jakiś zapach? A może zauważasz też jakieś dźwięki? Głośne, a może bardzo, bardzo subtelne? A może jesteś boso i czujesz podłoże, które masz pod stopami. Podłoże, które wydaje jakieś dźwięki, gdy po nim chodzisz. Zobacz, jak się czuje Twoje ciało. I pozwól mu rozluźniać się w tym spokoju, w bezpieczeństwie tego miejsca. Zwróć uwagę na wyraz swojej twarzy. Pozwól, aby zniknęło z niej napięcie, by czoło się wygładziło. Puść luźno szczęki. Możesz również pozwolić sobie na delikatny uśmiech. Być może to jest przyjemne przebywać w tym miejscu, bezpiecznym miejscu. Jak się czujesz? Wyobraź sobie również, że to bezpieczne miejsce czerpie radość z Twojej obecności. Cieszę się z tego, że w nim jesteś. Wita Cię i zaprasza. Jak się czujesz, kiedy wyobrażasz sobie, że to miejsce jest szczęśliwe z Twojej obecności? Nawet jeśli pojawiło się tylko ulotne przeczucie tego bezpiecznego miejsca, zobacz, czy możesz poczuć z nim emocjonalny związek.
Jak się czujesz? Zauważaj całe swoje doświadczenie. Zarówno poczucie bezpieczeństwa, jeśli takowe jest, jak i opór, jeśli takowy się pojawia. Wszystko jest w porządku. Nie ma dobrych ani złych uczuć. Pamiętaj, że bezpieczne miejsce jest dla Ciebie dostępne zawsze, kiedy go potrzebujesz. To miejsce może dodać Ci sił, abyś mogła, abyś mógł zbliżyć się do trudności i pozostawać z nimi, gdy się pojawiają. I teraz puść już to wyobrażenie bezpiecznego miejsca. Puść tą wizualizację, wiedząc, że możesz do niego powrócić, kiedy tylko będziesz tego potrzebować. I możesz zawsze doświadczyć gościnności, jakie to miejsce Tobie okazuje. I kiedy ta wizualizacja już się rozpuści, powróć do wsparcia uważności, oddechu lub dźwięku. Powróć do poczucia wsparcia, jakie daje Ci ziemia. I spocznij jeszcze przez chwilę z otwartą obecnością, poczuciem oddechu w ciele, poczuciem swojego ciała i wszystkiego tego, co składa się na tę chwilę. Szczególnie z tym, co dała Ci ta praktyka i jak to teraz czujesz w ciele. Oddychaj. Z dźwiękiem dzwonka zakończymy naszą praktykę.